Witam serdecznie, nazywam się Maciej Zworski, jestem gameplay designerem w Intoxicate Studios. Chciałem opowiedzieć wam co nieco o naszej grze. W Insanity umieściliśmy system odpowiedzialny za przedstawienie wpływu strachu i adrenaliny na głównego bohatera. Zadaniem systemu jest przeniesienie realnych doznań, jakie mogą towarzyszyć zwykłemu człowiekowi w chwili zagrożenia, na wrażenia wizualne. Teraz, aby odczuć szybszy rytm serca, nie będziecie musieli gasić światła i zaciągać pożyczek u rosyjskich lichwiarzy. Przykładem takiego zachowania może być utrudnione celowanie z broni palnej, w chwili gdy bohater nagle ujrzy grupę zmutowanych, pędzących w jego kierunku, lub gdy korytarze czy pomosty, którymi przemieszcza się gracz, zapadają się. Gra wyczuje kiedy i w jaki sposób pokazać ci prawdziwy strach. Zdecydowaliśmy się położyć duży nacisk na walkę kontaktową. Strzelanie do przeciwników z dystansu bawi, ale nie dostarcza takich wrażeń jak spotkanie z wrogiem oko w oko. Szczególnie w chwili, w której zdajesz sobie sprawę, że jest to zakażony szaleniec lub mutant wołający swoich pobratyńców. Tak więc do waszej dyspozycji pozostawiliśmy praktycznie każdy element krajobrazu, który nadaje się do użycia w chwili zagrożenia. Zardzewiałe rury, młoty, piły, pręty zbrojeniowe czy sztachety. Jako że mieszkańcy świata mieli trochę więcej czasu na zaklimatyzowanie się w postapokaliptycznej rzeczywistości, dopracowali swój rynsztunek. Tak więc jeśli tylko nie zostaniecie przez nich poszlachtowani, do waszych rąk trafią kolejne bronie, takie jak nabijane kolcami katalizatory, stalowe sierpy czy domowej roboty topory. Na ilość i różnorodność nie można narzekać, szczególnie że każdy będzie mógł dobrać broń do własnego stylu rozgrywki. Preferujący ataki z zaskoczenia wybiorą broń szybką i lekką, a gracze z syndromem czołgu wejdą w wir walki z ciężkim dwuręcznym młotem. Same ataki nie wystarczą, warto stosować bloki i uniki. Tworzyliśmy ten system tak, by był jak najprostszy w użyciu. Każdy może też rzucić okiem na statystyki broni, by sprawdzić, którą z nich łatwiej prowadzić defensywną rozgrywkę. Rączki mogą nam się jednak zmęczyć, więc użytek z karabinów, strzelb półautomatycznych czy pistoletów będziemy mieli na pewno. Również ich używanie przynosi satysfakcję. Co prawda nie będziemy biegać cały czas z wypolerowanym, naoliwionym karabinem szturmowym i wiadrem amunicji przy pasie. Do naszych rąk trafi też zdezelowany na wpół zardzewiały pistolet, kiedyś maszynowy. Na koniec coś dla miłośników wczytywania się w informacje o posiadanym sprzęcie. Niemal każdą broń, która może przydać się w walce, począwszy od siekiery przez pałkę elektryczną po karabin maszynowy, znajdziemy wpisaną w nasz PDA. PDA w połączeniu z centralną bazą wojskową da nam dostęp do statystyk i opisów. Łapcie demo i sprawdźcie sami.